panna młoda, to też są zawsze suknie ślubne, ale tutaj się okazało, że ty nie zdecydowałaś się przy ślubie cywilnym w domu na taki standardowy outfit, jeżeli mogę tak powiedzieć, standardową stylizację. Cóż to w końcu było? No powiem ci, że ja w ogóle to było moim marzeniem, żeby do ślubu nie iść w sukience, co zresztą, żeby było jasne, ja dobrze rozumiem wszystkie panny młode, szczególnie te młodziutkie, które chcą iść w pięknej sukni od razu i to jest ich pierwszy wybór. Natomiast wiesz, na moim pierwszym ślubie ja byłam w wielkiej takiej sukni od Grażyny Hasse, wiesz, takiej wow. W związku z tym teraz bardzo chciałam i tak myślałam, że albo pójdę w smokingu, ale najbardziej chciałam iść w kombinezonie Scape i jeszcze z peleryną wielką. I ja ten look miałam w głowie od bardzo dawna, dlatego że to jest look, który, to jest stylizacja, to jest pewien rodzaj naszej estetyki i DNA Lamani. Peleryny, które ciągną się lekko po ziemi, dają nam tyle, wiesz, takiego wspaniałego poczucia pewności siebie i wyjątkowości każdej kobiecie, bo umówmy się, kto chodzi z trenem na co dzień. Więc to wszystko razem powstało dosłownie w tydzień. Jak całe to przedsięwzięcie, ekspresem. Tak. A potem w Grecji szaleństwo ogromne wywołała twoja suknia od Valentino. Czy to był taki zakup online, czy jednak coś specjalnego? Coś, co wymagało też wielu, wielu przygotowań. To znaczy, wiesz, no takich rzeczy nie kupuje się online. Oczywiście. Wolałem to usłyszeć. Wiedziałam, mówię ci, że to się wydarzy samo, więc zadzwoniła do mnie, czy też napisała do mnie najpierw, dziewczyna. I napisała: dzień dobry, mam na imię Natalia i tak, jestem nowym menadżerem Valentino, czy możemy użyć pani sukienkę? A ja mówię: naprawdę? A bardzo chętnie, tylko ja nie wierzę, nie ma takiej opcji, że dom mody Valentino zrobi mi sukienkę w tydzień, dlatego że ja jestem teraz w Londynie, ale za tydzień wyjeżdżam, czy tam za 8 dni. No i słuchaj, wchodzę do butiku, na Sloane Street zresztą, w Londynie, wchodzę na pierwsze piętro, potem na drugie, gdzie jest taka specjalna sekcja, gdzie przyjmuje się... Prywatna. Prywatnie, gdzie przyjmuje się klientów pojedynczo. I słuchaj, ja oniemiałam. W ogóle przygotowane było to tak fantastycznie, że tak. Bukiet kwiatów ślubnych, który od razu był do przymiarki, więc zobacz, jaki pomysł. Bukiet kwiatów, szampan oraz nawet dopasowane pod kolor piór okulary słoneczne. No więc jak ja zobaczyłam tą sukienkę, to wiesz, poczułam się jak taka dziewczynka w sklepie, z jakaś Alicja w Krainie Czarów. Światełko w oczach było. Mało tego, słuchaj, założyłam ją i ona nie wymagała żadnej poprawki, po prostu niczego. Pomimo, że był zespół od razu, który mógł to poprawić i tak dalej. Ale też była trzecia kreacja, równie niesamowita, ale wiem, że opowiesz o niej najlepiej. Tak, i była trzecia kreacja, słuchaj, dzwoni do mnie Magda Butrym, czy rozmawiałyśmy akurat o czymś, i ona mówi tak: słuchaj, a jaką ty będziesz miała sukienkę na ślub? A ja, ponieważ to było 2 tygodnie wcześniej, to ja mówię: ja nie mam jeszcze. Ona mówi: jak to? Ja mówię: no tak to, no nie mam, ona jakoś się pojawi, nie wiem jak, ale tak czuję, że ona się, że ona, czuję, że ona będzie. A ona mówi: słuchaj, ty chyba zwariowałaś, przecież ty na ślub musisz mieć ikoniczne rzeczy. I ja mogę teraz rzucić wszystko, tnę materiał, za chwilę wysyłam to do atelier do Włoch i powstanie sukienka z twoich marzeń. Mm-hmm. I słuchaj, wszystko się udało, było na czas, poszłam do Magdy na przymiarkę, bo ona mówi: to przyjdź do mnie, zobaczymy, czy wszystko działa, czy trzeba to będzie poprawić. Ja po prostu założyłam tą sukienkę i ona była jak moja. Tylko i wyłącznie, pamiętam, zostały skrócone chyba 2 centymetry ramionczka.